Przepis na toast burgera. Dzisiaj pokażę, jak przygotować toast burgera. Potrzebujemy na początek tosty. Tosty posmaruję zaraz majonezem. Majonez mam taki swojski, bez jakichś tam dodatków. Do tego młoda cebulka, zioła wedle uznania. Tutaj akurat mam dzisiaj zioła polskie, chociaż bardzo fajnie oregano tutaj się sprawdza. Do tego ser, który się dobrze topi. Tutaj akurat mam mozzarellę. No i trochę sera włoskiego do smaku. Dobrze posmarowane tosty najpierw sypię ziołami. Następnie na zioła daję drobno posiekaną cebulkę. W tym wypadku akurat jest sezon. Mam młodą cebulkę. Zawsze jak jest sezon, to warto sezonowe, świeże warzywa, owoce jeść. Jeszcze troszeczkę tej cebulki. Dobra. I teraz na to wrzucam ser. Sera, jak widać, nie szczędzę. Zamykam mój tost i od góry smaruję masłem. Z mojego mięsa burgerowego, to jest akurat, tutaj kupiłem takie na próbę hiszpańskie mięso wołowe. Gniotę dwa plastry mięsa, czyli rozdzielam to, bo to jest akurat duża porcja. To jest taki dosyć duży burger, a ja sobie będę robił dwa burgery. Dlatego z tego jednego dużego kawałka przygotowuję jeden. Można nadać mu już kształt tosta, czyli zrobić go w wersji takiej kwadratowej. Rzucam go na tłuszcz. Wołowinkę obróciłem i przypominam, że nie solimy na tym etapie, bo puści nam soki, wyschnie, a wołowinka ma być soczysta. Zamykamy tosty w opiekaczu. Po zdjęciu, kiedy ser się roztopił, muszę moje tosty otworzyć. Ops. Otwieram. Można sobie właśnie pomóc w tym celu. Hop. I jak są otwarte, teraz dopiero solę, pieprzę i zaraz wrzucę mięsko. Biorę kawałek mojej wołowinki. Wrzucam na tosta. Drugi kawałek wołowinki. Wrzucam na tosta. Całość zamykam. Jeden, drugi i gotowe. Wołowinka jest soczysta. Jak będziemy jeść, pewno się będzie trochę lało z niej. No ale czym byłby burger, gdyby się z niego nie lało. No więc czas na oczywiście degustację. Więc biorę mój burger. Już widzę, że troszeczkę z niego kapie. Czuć majonez. Oczywiście smak wołowiny. Czuć smak sera. Włoski ser zwłaszcza dodaje takiego mocnego aromatu. Ja tutaj użyłem Parmigiano Reggiano. Bardzo smaczny cheat meal. Cheat meal znaczy taki, który może ze względu na sam tost, ze względu na majonez, może nie jest to najzdrowszy posiłek, no ale czasami można właśnie zjeść sobie po prostu coś, na co ma się ochotę. Miałem dzisiaj ochotę i zjadłem sobie takiego cheat meala.